Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na Pucharze Polski w badmintonie kobiet i mężczyzn, a to jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o ośrodkach szkolenia badmintona. Ze mną Łukasz Moreń, Wojciech Szkudlarczyk. Dzień dobry. Koordynatorzy tych ośrodków. Powiedzcie, z czym to się je, czyli takie all about OSBAT, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda, jaka jest organizacja, struktura i na czym to polega. No przede wszystkim to jest projekt skierowany do szkół, do klas 4-8, więc tak nie dzielilibyśmy tego na wiek, tylko kierujemy ten program do klas 4-8. Chyba najważniejszym to, co sobie nakreśliliśmy razem z Wojtkiem, to jest to, że to jest program ogólnopolski. To jest program, w którym mamy realny wpływ na to, jak to szkolenie będzie wyglądało i naszym głównym celem jest to, żeby to szkolenie było ujednolicone. To jest taki program dwutorowy, można go podzielić na dwie rzeczy, czyli z jednej strony mamy wsparcie jednostki samorządowej w postaci dostępności hali, czyli jakaś jednostka samorządowa oferuje nam dostęp do hali w 15-godzinowym wymiarze, a z drugiej strony mamy wsparcie Ministerstwa i Sportu i w tym wsparciu Ministerstwa Sportu Związek zarządza tymi funduszami i są tam pieniądze na trenera głównego, na trenera asystenta, wsparcie w postaci sprzętu czy lotek, no i na trenera przygotowania motorycznego. I jak wygląda ta struktura, jeśli chodzi o terytorium? Tak, na chwilę obecną mamy cztery osbady. Mamy Kraków, Suchedniu, Szklarską Porębę i Suwałki. To jest stan do końca roku kalendarzowego. Takie dostaliśmy fundusze z ministerstwa. No i teraz będziemy na pewno aplikować o więcej osbadów. Celem jest 10 od 2024 roku. Teraz jesteśmy na etapie zbierania aplikacji, czyli do 22 listopada ośrodki, które już są oczywiście, no bo one dostały te osbady do końca roku oraz nowe, które chciałyby postawić taki ośrodek w swoim regionie, mogą aplikować do Polskiego Związku Badmintona, gdzie jest na stronie formularz, który trzeba wypełnić i przesłać do 22 listopada. I to jest jakby, tak wygląda ta struktura, no i nie wiemy jakie będą, oczywiście to zależy od tego, jakie dostaniemy finanse i oczywiście też ten proces weryfikacji, jak będzie przechodził, jak to będzie geograficznie wyglądać. A na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że my robimy jednolity plan szkoleniowy dla dwóch kategorii, czy powiedzmy dla dzieci U13 i U15, troszeczkę on się różni. I staramy się to ujednolicić, staramy się też to pokazywać, w jaki sposób nam zależy na prowadzeniu tych treningów na kampach, które są organizowane. Już jeden mamy za sobą i jeszcze w grudniu mamy drugi kamp, który chcemy tutaj przeprowadzić i też na ten kamp zawsze zapraszamy trenerów, którzy pracują w tych rozkładach, żeby oni mogli też się doszkalać. No i oprócz tego oczywiście było już jedno szkolenie dla trenerów osbadów i tam też staramy się pokazywać troszeczkę takich tajników, jakbyśmy chcieli, żeby to było jednolite szkolenie, żebyśmy potem, ci zawodnicy będą szli dalej w tym swoim rozwoju, mogli, że tak powiem, pokazywali bardzo podobne kompetencje, co też ułatwia pracę trenerom kadry, potem trenerom w OSSM-ach i tak dalej, żeby ta ścieżka była bardziej rozwinięta. Czyli można powiedzieć, że OSBAT to jest taki pierwszy badmintonowy krok wyczynowy, tak? Dla najmłodszych zawodników. Uważałbym na to słowo wyczynowy, szczególnie w tej kategorii U13. To jest jedna z rzeczy, którą my chcemy pokazać, że to jest z naszej strony, ze strony trenerów jest to, powinno być to wyczynowe i powinna być w tym jakość. Czyli to są takie dwa czynniki, o których my musimy myśleć, czyli jak najlepsze warunki dostarczyć tym dzieciom do rozwoju. Ale dla nich wciąż to powinna być zabawa ze sportem, wciąż powinna to być nauka na podstawie zabawy i to jest to, na to kładziemy nacisk, na to, żebyśmy my trenerzy w mądry sposób dostarczali i powodowali, że to środowisko jest bardzo pozytywne. Rywalizacja jest czysta sama w sobie, ale nie ma wczesnej specjalizacji. Czyli unikamy wczesnej specjalizacji. My wierzymy w ten podejście procesowe, czyli w takie podejście, w którym ten zawodnik rozwija się przez dłuższy czas, a nie pchamy go do sukcesu bardzo szybko. No bo potem według wielu teorii również my w to wierzymy razem z Wojtkiem, dlatego też pewnie razem mamy szansę to koordynować, że
że na ten rozwój potrzeba jest trochę czasu, na to, żeby człowiek, ten młody człowiek dojrzeje i tak upraszczając, czas na sukcesy jest później. Tak, więc to jest od wieku, powiedzmy, tutaj jest miejsce, tu gdzie elita trenuje. Tu jest ta fabryka pchania do sukcesu, a u nas rozwój umiejętności procesowy. Rozwój osobisty przez rozwój sportowy. Tak. Nie można osiągnąć mistrzostwa tylko sportowego, nie mając za sobą etapu rozwoju osobistego, nie przechodząc przez ścieżki rozwoju, tak jak na przykład uczenie się trenowania. Jeżeli za szybko uczymy wygrywać, to pomijamy pewne etapy rozwoju zawodnika, które też później wychodzą w późniejszym wieku. I niestety trudność polega na tym, że nie da się tego czasu cofnąć. Czyli jeżeli czegoś zapomnimy zrobić, to już potem tego się nie da zrobić w późniejszym czasie. Czyli pewne elementy, które warto uczyć od początku, zostają z tym zawodnikiem, ale nie da się nauczyć w późniejszym etapie. Często widzimy taką blokadę, tak? Czyli zawodnik pnie się do góry w wieku powiedzmy 19-20 lat, mówi, że nie jest w stanie iść dalej, nic nie możemy zrobić. I dlatego, bo pewne etapy zostały zapomniane, nie zostały przećwiczone, no i potem to jest taki właśnie trochę szklany sufit, że ten zawodnik mimo, że trenuje dużo, coraz więcej myśli, że dokłada objętości, ale za tym nie idzie poprawa jakości gry, więc my uważamy, że rozwój osobisty, nauka sama w sobie po to, żeby ćwiczyć, nauczyć się trenować, to jest jakby ten klucz, którego wielu zawodnikom uważam, że brakuje w tym początkowym etapie. No i my też wierzymy w ten model rozwoju Long Term Athlete Development, który został opracowany i bardzo wiele państw z niego korzysta. Macie takie poczucie osobiste, że zmieniacie podejście do badmintona albo szkolenie w badmintonie? Teraz, mamy. Teraz może powiedzieć, że jesteśmy trochę w strefie marzeń. Zawsze chcieliśmy coś zmienić. I pierwszym naszym krokiem było to, że podjęliśmy się robienie szkoleń dla trenerów w Polsce. Przetłumaczyliśmy materiały i robimy szkolenie Światowej Federacji Badmintona z przetłumaczonych materiałów, żeby to było ogólnodostępne dla trenerów w Polsce. I zawsze dlatego się podjęliśmy tego projektu. To jest pierwszy projekt, którego się w sumie podjęliśmy razem. Dlatego, bo zawsze wierzyliśmy, że musimy zmieniać coś na dole, żeby ta góra mogła się dalej rozwijać. I to jest taki projekt, który wydaje mi się daje nam możliwości do tego, żeby coś wprowadzać, żeby coś zmieniać. No i wierzymy w to, że środowisko za tym będzie podążać. No bo to też jest, oprócz tego, że my chcemy, to jeszcze potrzebujemy bardzo wiele osób, które są tak naprawdę najważniejsze w tym projekcie, czyli trenerzy, rodzice, bo tu o takim wieku zawodników mówimy, to są osoby, które są tak naprawdę najważniejsze w tym procesie rozwoju, a my i wierzymy w to, że my swoim podejściem będziemy w stanie ich do tego przekonać, żeby zmienili ten sposób, w jaki do tego podchodzą, bo my tak naprawdę tylko staramy się im pokazać drogę i pokazać sens tej drogi, a to, czy oni będą to robić, czy nie, to już troszeczkę zależy od nich. Wierzymy, że nasze argumenty po prostu będą na tyle silne, że myślę, że to się nie wydarzy, że wszystkie OSBady będą tak robić, tylko będzie to krok po kroku i ci, którzy zaczną się przekonywać, zobaczą, że to przynosi efekty i inni będą po prostu drogą naśladownictwa też to robić. Jak teraz patrzycie z perspektywy tych lat i waszych karier sportowych? Czy wasze patrzenie na badminton, na szkolenie się zmieniło troszeczkę od momentu, kiedy Zmieniło się. No, przede wszystkim my na końcówce kariery już myśleliśmy o tym, co będziemy robić dalej. To była dość taka spontaniczna decyzja. To chyba wtedy ja zadzwoniłem, mówię do ciebie, o Wojtek, jest szkolenie Światowej Federacji, jedynka i dwójka dla byłych zawodników. Może pojedziemy. I pojechaliśmy do Hiszpanii na to szkolenie. Tam spędziliśmy tydzień czasu. Wiele rzeczy się potwierdziło już, które mieliśmy w głowach, które gdzieś już się kształtowały, ale potwierdzili nam je inni szkoleniowcy, że w ten sposób powinno się myśleć. I od tego czasu zostaliśmy w tym standardzie BWF-u, tej Światowej Federacji. I tam kontynuujemy swoją ścieżkę rozwoju. I ja jestem bardzo zadowolony z tego, że tak się stało, bo nie ukrywam, że jest to dość odmienne podejście do podejścia naszego środowiska, może nie całego, ale większości naszego środowiska. Śmieszne jest to, że jakby stawiamy na tą jakość, stawiamy na ten rozwój osobisty, ale z drugiej strony też bardzo mocno ostatnio dociskamy i rodziców, i trenerów, żeby pozwolili tym zawodnikom, tym dzieciom się bawić w tych OSB-ach. To jest
to ma być czysta przyjemność tak naprawdę. To jest wciąż takie parcie na sukces? Na oczywiście, medal, na oczywiście i to jest bardzo duże parcie. Rodzice się prześcigają, okej, to ten trenuje trochę indywidualnie, to ja wyślę go indywidualnie, żeby potrenował z trenerem, bo ten jest trochę lepszy, to nie może być lepszy od mojego syna, od mojej córki. Trenerzy też później zaczynają mieć to parcie ze strony rodziców. Też sami chcą się pokazać w dobrym świetle, jeżeli zawodnik osiągnął sukces. I tak naprawdę osiągamy te sukcesy. Osiągamy te sukcesy do pewnego momentu, tego najważniejszego, bo my powinniśmy te sukcesy osiągać, tak jak mówię, w wieku elity. I to są te najważniejsze imprezy. I tego oczekuje związek, tego wszyscy oczekujemy. Tylko nie do końca pamiętamy o tym w procesie szkolenia wcześniej i to widać. Mamy wyniki juniorskie, mamy naprawdę utalentowaną młodzież i ona się niczym nie różni od kraju, od Danii, Anglii, a powiedziałbym, że często jest nawet lepsza. Różnice są trochę w czymś innym. No to w takim razie podstawowe pytanie, które zadaję wielu trenerom i przy każdej okazji. Kiedy Polacy będą mieli tytuł mistrzów świata? Ostatnio byliśmy na szkoleniu w Spale i pokazaliśmy taką naszą ścieżkę rozwoju, którą my uważamy, że powinna być w szerszym kontekście, tak? No bo my też nie zapominajmy, my się zajmujemy osbadami, tak? Czyli my tych zawodników mamy zamiar przekazywać dalej do kompetentnych trenerów. I to jest tak to powinno wyglądać. Czyli najpierw trzeba wyszkolić trenerów, a później... Tak, dokładnie tak, ale pokazaliśmy taką ścieżkę rozwoju, jak my to widzimy z naszej perspektywy w szerszym kontekście i też trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mówimy o dzieciach, które są teraz w projekcie OSBAD, to my się możemy spodziewać pierwszych wyników w 2036 roku. Czyli to są już wiesz, wyniki kwalifikacji olimpijskiej, bo to jest realnie wiek tych zawodników, którzy będą w takim powiedzmy wieku elity, którzy już będzie świadomy, będzie miał na tyle umiejętności, że będzie mógł walczyć na terenie międzynarodowym. Te daty są, ja zdaję sobie sprawę, że to są odległe i to chyba był taki slajd na tym szkoleniu, który wzbudził największe emocje, ale też trzeba na to jasno spojrzeć, tak? Czyli my jesteśmy w wieku dzieci mniej więcej 13-15 lat, teraz takie dzieci koordynujemy, jeżeli chodzi o klasy 4-8, czyli za te powiedzmy 12 lat, no to ci zawodnicy dalej nie będą wcale takimi jeszcze super zawodnikami elity, tylko będą dopiero wchodzić w ten wiek i myślimy, że to będzie taki sygnał, test sprawdzam, czy to zaczyna nam działać, oczywiście przy założeniu, że te kolejne szczeble drabiny będą dobrze, że te schodki będą równe, że one będą dobrze poukładane i my tych zawodników nie będziemy po prostu tracić. To jest najmłodszy, najświeższy chyba pomysł, jeśli chodzi o szkolenie, o OSBAD. Tak. Czego można wam życzyć? Zaangażowania. I wytrwałości. To jest trudne, bo jednak to jest program długoterminowy i często na efekty potrzeba poczekać nawet 2-3 lata. I czasami za szybko chcemy zmieniać, bo widzimy, że coś nie działa po 2-3 miesiącach, no bo coś byśmy widzimy, że nie przynosi efektu, ale cały czas z tyłu głowy musimy mieć, że to jest jednak proces długoterminowy. Ten rozwój tego dziecka zabiera dużo czasu, tak? To jest tak, jak się ma własne dzieci, to się na początku, jak się ma własne dziecko, to się nie widzi tego rozwoju, a potem jak ktoś widzi raz na jakiś czas, no to widzi, o super postęp, tak? Widzimy, że świadomy i tak dalej, więc liczymy na to, że w dłuższej perspektywie te nasze działania się sprawdzą. Wytrwałość, zaangażowanie. Zaangażowanie mówi środowisko, to tego nam potrzeba. I cierpliwość przede wszystkim. Tak jest. To życzę w takim razie przede wszystkim cierpliwości i będziemy oczywiście wracać do rozmów o OSBAD-zie. Dziękujemy.